inteligencji. Rolnik. Sztuczna inteligencja w rolnictwie? Jak to może działać? Rolnicy w Estonii otrzymują dotacje nasionokosy. Skoro są dotacje, to są i kontrole. Kontroli rolników nie przeprowadza jednak człowiek, tylko sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja za pomocą satelity fotografuje pola i następnie je analizuje. Sprawdza fragmenty i detale obrazu, a następnie stwierdza, czy koszenie miało miejsce, czy też nie. 2 tygodnie przed ostatecznym terminem koszenia system automatycznie wysyła do rolników objętych dotacją informację tekstową lub e-mail ze zdjęciami satelitarnymi ich pól i przypomnieniem o obowiązku koszenia. W japońskich gospodarstwach zajmujących się uprawą owoców w prefekturach Chiba i Yamanashi pracują roboty. Jest to połączenie robotyki i sztucznej inteligencji. Ma to na celu wsparcie starzejących się rolników, którzy nie zawsze mają wsparcie innych pracowników. Gospodarstwa rolne zostały wyposażone w roboty oraz inne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję. Prace są realizowane m.in. w zakresie upraw gruszek w Chibie i winogron w Yamanashi. Uczenie maszynowe jest również wykorzystywane do wspomagania kontroli rolników korzystających z dopłat państwa. Zdjęcia satelitarnych ESA analizuje również dane historyczne w zakresie prac danego rolnika czy gospodarstwa rolnego. Pilot